pierwszej rundzie postawiliście ciężkie zadanie w Łodzi AZS-owi. No dzisiaj chyba chociażby przez pryzmat tamtego meczu nie możecie być zadowoleni. Zdecydowanie nie możemy być zadowoleni z przebiegu dzisiejszego spotkania. Jeżeli chodzi o spotkanie w Łodzi w poprzedniej rundzie, myślę, że nie ujmując nic przeciwnikowi, my zagraliśmy lepiej w defensywie, a chłopaki troszeczkę jednak nas mogli zlekceważyć, dlatego wyglądało to tak, a nie inaczej, więc tamten wynik 5-3 tak naprawdę mógł się skończyć remisem tamten mecz, natomiast tutaj chłopaki ewidentnie pokazali nam bardzo dobry futsal, zagrali bardzo konsekwentnie, zarówno ofensywnie, jak i defensywnie, nie pozwolili sobie na wiele błędów. Parę ich było, my ich nie wykorzystaliśmy. Każda nasza niewykorzystana sytuacja kończyła się kontratakiem drużyny z Gdańska. Byli już bezlitośni i wkładali piłkę bezpośrednio do siatki, więc pozostaje nam tak naprawdę przyjąć tą porażkę, wyciągnąć z niej wnioski, dużo trenować i miejmy nadzieję, że spotkamy się za 2 lata w Ekstraklasie i wtedy już pokażemy, że futsal w Łodzi jest. No właśnie, mówicie o Ekstraklasie, a tak naprawdę chyba trzeba się skupić na obronie tej pierwszej ligi, no bo wasza sytuacja w tabeli nie jest zbyt kolorowa. Nie jest, niemniej jednak oczywiście trzeba myśleć o tym, żeby się utrzymać, aczkolwiek pozwolę sobie przytoczyć słowo Kazimierza Górskiego, jeżeli nie szykujesz się na zwycięstwo, to szykuj się na porażkę, więc jeżeli będziemy myśleć tylko o tym, żeby się utrzymać, to tak naprawdę niewielkie są nasze szanse, żeby podnieść swoje umiejętności, więc trzeba myśleć tak naprawdę o tym, żeby zdobywać punkty, ale po to, żeby awansować, a nie po to, żeby się utrzymać, więc taki mamy cel. Uniwersytet Gdański, raz jeszcze powtórzę, pokazał nam ci kawał dobrego futsalu. My na pewno sobie obejrzymy ten mecz, na pewno zobaczymy, gdzie popełniliśmy błędy. Ciężko trenujemy, zespół jest w przebudowie, nie ma co ukrywać. Niemniej jednak nie można też zwalać naszej porażki na to, że zespół jest w przebudowie. Aczkolwiek zaczyna to u nas wyglądać już w innych meczach coraz lepiej i coraz lepiej. Aczkolwiek z takim przeciwnikiem jak Uniwersytet Gdański jest to naprawdę bardzo trudny orzek do zgryzienia, żeby zdobywać bramki, już nie mówiąc o punktach. Zresztą tabela pokazuje i widać, że chłopaki wygrali wszystkie mecze, oprócz jednego, który zremisowali z Uniwersytetem Warszawskim. Wojtek, najwyższe zwycięstwo w tym sezonie, chyba w końcu w miarę wszystko wychodziło, co miało wychodzić. Tak, no właściwie z takim przeciwnikiem no, staramy się jakby cały mecz grać do końca i jakby nie możemy spuszczać stonu, trzeba po kilku bramkach, bo to trzeba po prostu, jak to mówią, nie ma zmiłuj na takich przeciwników, trzeba strzelać co jest i podbudować swoje morale. Szkoda tylko, że chyba zabrakło tej kropki nad i, czyli zero z tyłu, tutaj na pewno to był też jakiś wasz cel w tym meczu. Tak, oczywiście. Dzisiaj dostał szansę właściwie nominalnie trzeci bramkarz, więc z tego też się cieszę, że mógł się zaprezentować. No jeden mały błąd gdzieś tam i przytrafił się jemu właśnie w tym meczu i ten błąd zaważył, że od razu straciliśmy bramkę. Aczkolwiek to nie ma co jakby się nad tym zastanawiać, bo mówię, to jest dla niego duży krok do przodu, że w takim meczu mógł zagrać. W tym meczu dałeś odpocząć kilku zawodnikom, mniej grał Tomasz Poźniak, Maciej Osłowski też nie zaczął od początku, za to Mikołaj Kreft, no prawie całe spotkanie. Jak oceniasz właśnie tutaj te zmiany tych zawodników, którzy trochę mniej grali? Tak, no zawsze gdzieś tam patrzę pod tym kątem, jak to się prezentuje w tygodniu, jak to trenuje i przez to w tym tygodniu właśnie szansę dostali inni zawodnicy. Się cieszę, że wykorzystują swoją szansę, bo właśnie z takimi przeciwnikami, no a z kim jak nie z takimi przeciwnikami i miejmy nadzieję, że to zaprezentuję w kolejnych meczach, że jeżeli ktoś mi wypadnie tak powiedzmy z podstawowego składu, to będę miał następców. Nie było okazji na meczu z Politechniką, bo nie było ciebie. Dzisiaj kołyska od całego zespołu. Chyba jest powód do dumy. Jest powód do dumy oczywiście. Bardzo dziękuję chłopakom. Cieszę się, że jakby tak to traktują. Dla mnie to był tak dość trudny okres i jest cały czas, także gdzieś tam ta kadra wypadła i trochę szkoda. A to, no cóż, trzeba grać dalej, gdzieś tam się wyprostowało wszystko i będzie dobrze. Dzięki. Dominik, w końcu się odblokowałeś, chociaż chyba po tej pierwszej czy drugiej minucie no, mogłeś pomyśleć, że ta bramka jakaś zaczarowana i nie wpadnie ta piłka. Nie będę mówił, że była ciężka piłka, no nie strzeliłem, takie jest życie. Później inne sytuacje wykorzystałem i mam nadzieję, że w końcu ta blokada jakaś zeszła i będzie już lepiej. Łatwiej się gra z takim przeciwnikiem, który no nie najlepiej gra dzisiaj w obronie, czy jednak wolelibyście w perspektywie gry w futsal Ekstraklasie, być może w przyszłym sezonie, grać z drużyną, która w tej defensywie trochę lepiej będzie się poruszała? No tak na początku wynik 1-0 utrzymywał się dosyć długo i pamiętaliśmy też mecz z Łodzi, gdzie łatwo nie było.
drużyna, wiadomo, outsider tabeli, przyjeżdża tutaj do nas, do lidera, wiadomo, że będzie się bronił, byliśmy na to nastawieni. Tak jakby nie pokazywał, wcześniej mówiłem, 1-0 się utrzymywało, później ten worek się w sumie otworzył, no i to wtedy łatwiej się gra, ale tak jak mówię, no na początku łatwo nie było.